Ekscelencjo, przepraszam. Andrzej! Przepraszam bardzo, Jezus Mar... Przepraszam. Pewnego uroczego wieczora, pewien nie mniej, uroczy egzekutor Iwan Dmitrij Czergakow siedział sobie w drugim rzędzie krzeseł i patrzył przez lornetkę na dzwony kornewilskie. Patrzył i czuł się u szczytu rozkoszy. Raptem... W powieściach często spotykamy to raptem. Literaci mają słuszność. Życie zawsze jest pełne raptowności. A więc raptem twarz mu się zmarszczyła, oczy wyszły na wierzch, oddech uległ zatamowaniu. Czernakow opuścił lornetkę, skurczył się i... kichnął. Kichanie nigdzie i nikomu nie jest zabronione. Kichają chłopi, policmajstrzy, czasem kichają nawet pieraccy tajni. Wszyscy na świecie kichają. To też Czerwiakow bynajmniej nie zawstydził się swego kichnięcia i jako człowiek ugrzeczniony spojrzał na lewo i na prawo, czy nie sprawił nikomu przykrości. Właśnie musiał się zawstydzić. Spostrzegł, że siedzący przed nim w pierwszym rzędzie staruszek wyciera starannie chusteczką łysiny i coś mruczy pod nosem. Czerwiakow rozpoznał w staruszku ekscelencję Bryzżołowa, dyrektora Departamentu Komunikacji. Parsknąłem na niego. Nie jest wprawdzie moim zwierzchnikiem, jednak jakoś, no, nie wypada. Trzeba go przeprosić. Czerwiakow nachylił się nad głową staruszka, aż w końcu przemagając lęk wybełkotał: najmocniej przepraszam, ekscelencjo, parsknąłem, niechcący. Nie szkodzi. Na litość boską proszę mi wybaczyć, to nie dlatego, żeby... A niech nie mówmy już o tym! Ja już zapomniałem, a pan znowu swoje. Zapomniał. Co tu źle mu patrzy? Trzeba by mu wytłumaczyć, że to takie prawo natury, że to mimo woli bogotów przypuszczać, że chciałem go opluć. Jeżeli nie przypuszcza tak w danej chwili, to strach pomyśleć, co może mu jutro przyjść do głowy. Po powrocie do domu Czerwiakow opowiedział żonie o swoim nietakcie. Było, nie było? Idź jutro do niego i przeproś. Bogotów przypuszczać, że się nie umiesz zachować w towarzystwie. Otóż to! Przepraszałem go, lecz... przyjął to jakoś dziwnie. Słowa do rzeczy nie powiedział, zresztą nie było czasu na rozmowę. Nazajutrz Czerwiakow widział nowy mundur galowy, ostrzył się i poszedł do Bryzżołowa, żeby złożyć wyjaśnienie. Zastał tam wielu interesantów, a wśród nich dyrektora, który przyjmował osobiście podania. Wczoraj w Arkadii, jeśli raczy ekscelencja pamiętać, kichnąłem i oparskałem pana, przepraszam. Ależ na litość boską, co za głupstwa! A pan w jakiej sprawie? Zwrócił się dyrektor do następnego petenta. Chce ze mną mówić, pomyślał Czerwiakow i zbladł. To znaczy, że się rozgniewał. Nie można tak tego zostawić. Po wysłuchaniu ostatniego petenta dyrektor skierował się ku apartamentom prywatnym. Ekscelencjo, ekscelencjo, niech raczy ekscelencja zrozumieć, powoduje mną tylko i wyłącznie poczucie skruchy. To nie dlatego, żeby... Cóż to? Kpiny pan sobie ze mnie robi? Wrzasnął dyrektor, trzaskając drzwiami. I znowu kpiny. Dyrektor niby zrozumieć nie może. Jak tak, to pal go licho. Nie będę przepraszał takiego fanfarona. Napiszę jutro do niego list, a osobiście już nie przyjdę. Jak Bóg mi świadkiem, że nie przyjdę. Tak rozważał Czerwiakow, wracając do domu. Ale listu nie napisał. Wypadło więc nazajutrz pójść ponownie z wyjaśnieniami. Ośmieliłem się wczoraj niepokoić ekscelencję, nie po to, żeby kpić. Powodowało mną tylko i wyłącznie poczucie skruchy, żem kichnął i oparskał. Precz stąd! Nie rozumiem! Wynoś się! Wrzasnął dyrektor siniąc i trzęsąc się cały. We wnętrznościach Czerwiakowa coś się naderwało. Nic nie widząc, nic nie słysząc,
powlókł się ulicami. Machinalnie wrócił do domu. Położył się w swym galowym mundurze na kanapie. I umarł. Pomyślałam sobie, czy człowiek nie może żyć tylko przaśną rzeczywistością fundowaną nam przez szkołę i rodzinę. Jestem nieszczęśliwa i czuję solidarność ze wszystkimi pokrzywdzonymi. Dlatego też zerwałam się dzisiaj z lekcji, nawet puszce nie powiedziałam, dokąd tak się spieszę. Pojechałam prosto w okolice Łazienek. Tam ma być manifestacja innych nieszczęśliwych, tym razem bodajże górników. Rzeczywiście była i zachwyciła mnie siła tych ludzi. Porwały mnie hasła, dołączyłam do tłumu, wmieszałam się, krzyczałam: tak dalej być nie musi i nie może i nie powinno. Krzyczałam: program dla Śląska, górnego czy dolnego, nie pamiętam. Czułam w sobie taką obezwładniającą siłę, czułam, że mój protest jest słuszny, że walcząc o ich prawa, walczę o siebie. Wydawałam z siebie przeciągłe na widok każdego kolejnego policjanta. Aż płakać mi się chciało, bo wiedziałam, że walczę w słusznej sprawie. Z ziemi wstają i płyną w słońca blask złoty. Ach, one mi się być zdają skrzydłami mojej tęsknoty. Te białe skrzydła powiewne często nad ziemią obwisną. Łzy po nich spływają rzewne. Czasem i te zabłysną jak gwiazdy, co krążą w przestrzeniach, po drogach nieskończoności. Są one dla mnie w marzeniach, oczami mojej miłości patrzą się w ciemne odmęty te wielkie, ruchome słońca. I ja miłością przejęty patrzę i tęsknię bez końca. Obłoki, co z ziemi wstają i płyną w słońca blask złoty. Pusty jest Londyn w połowie jesieni, jak wszystkie wielkie miasta po sezonie. Więc jeśli jedno odnajdziesz na ziemi, to zaraz wyda ci się domem. I wchodząc śmiało w tłum, nawet najgęstszy, jesteś jak drzewo w samym sednem lasu. Bo jesteś cząstką tak samo ze szczęściem. Jest tylko cząstką, choć esencją czasu. Twoja obecność w tle mojego losu jest tym, czym cienie bywają dla powiek. Tak jak za Bóg
dziwię i bierz mi za złe, że podsłucham tego blaskiem. Że się ziarem i źródeł dowiercam. Tak, tak się ziściło. Taką pieśnią się do zieleni. Zielony. Zielony w ojczyźnie. W mojej pięknej ojczyźnie polszczyźnie. Park dziwów starożytny. Wiatr, który szeleści wokół śpiących pałaców, grobowców bez treści. Te lampy i posągi, księżyc, gdzie się słania geniusz twego narodu. Duch zapominania, te rany wielkiej dumy, inne wielkie rzeczy, w których tyle jest prawdy, ile się złorzeczy, wszystkie cnoty parszywe, to nas nieprzyjemna pustką zarażona. Polska jeszcze jedna. Z czego budujesz ten kraj? Z czeczoty? Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu. Ojczyzna w kolumienkach z widokiem na ule, gdzie nut słodyczą swojską zasklepia się czule. A! Nad rzeką stoją wierzby na łąkach bocianych. Słuchaj, Basiu, to nasi piją w tarabany. A wyszydzony chochoł z sopowtór symbolu starą się zwyczajem kokoszy na polu. Słoma trzeszczy. Zakurlona ci dziewki pod dołku szumy chmielu, a chowa z pałaszem na kołku. A i ta krzepa! Wieś w malwach! Szkorbut dzieci kopa. Święta ziemia praojców, twój naród bez słowa. Buduj teraz, wydźwigaj nas wśród świata, nad dziejów przysmykiem. Wyjdź pierwszy na piedestał i rozgłoś na oku tę wielkość wyruszoną. Batem obok krzykiem. Dźwięk. Przemieszczenie puszczy. Krzcij nowe czasy z kropielnicy, co wyschła i krwią już nie chrusta. Starym herbem sarmackim popuszczone pasy zatkaj gęby krzyczące i zgłodniałe usta. Zostałam sama. Spojrzałam w lustro i nie zobaczyłam zaciśnięte usta, zmarszczki koło oczu i na czole, twarz silna i surowa. Tak wtedy pomyślałam. Po prostu twardy charakter. Bez cienia czułości, uśmiechu, żadnych rozterek. Odkąd pamiętam, to zawsze taka byłam. Nawet zabawy z koleżankami z sąsiedztwa traktowałam poważnie. Może dlatego niezbyt za mną przypadały. A potem lekcje, paciorek i spać. W szkole uczyć się pilnie, chodzić do odpowiedzi, nie śmiać z głupich żartów. A w niedzielę do kościoła. Na sumę, potem obiad, zmywanie i można było usiąść koło wanny.
usiąść w nadziei, że przytuli. Że się uśmiechnie, a ja będę mogła jej opowiedzieć o tym, jak pani w szkole mnie pochwaliła, o tym, jak nie płakałam, kiedy koleżanki się ze mnie śmiały. Ale ona mnie przytulała. Nigdy. Nie uśmiechała się, nie chwaliła. Była dobrą, ale surową matką. Nie znosiła protestów ani płaczu. Ja też nie znosiłam, kiedy młodsi bracia i siostry płakali. Karciłam ich wtedy, mówiąc, że płakać to wstyd. Być może dlatego mama powiedziała, że powinnam zostać zakonnicą. Miała rację. Bo mama ma zawsze rację. Poszłam więc do klasztoru. Tego dnia pierwszy raz w życiu chciałam być bezradna. Chciałam, żeby on tu wrócił. Żeby znów mnie przytulił, żebym jeszcze raz mogła się wesprzeć na nim, poczuć to ciepło rozpływające się w sercu. Ja błagałam, żeby to się stało. Błagałam Cię, Boże, ja nieciekawa jestem świata. Ogromnych, pięknych miast. Nie więcej one mi powiedzą, jak ten przydrożny chwast. Ja nieciekawa jestem ludzi, co nauk zgłębili sto. Wystarczy mi pierwszy lepszy. Wystarczy mi byle kto. Paski srebrne byłoby mi do twarzy, ale byle mnie. I tak nikt go nie zauważy. Choćby był stęczy, choćby z papuzich był barw, nikt nie powie, jaki śliczny krawat. Każdy powie, jaki straszny garb. Piękne krawaty, lecz cóż mi po nich, kiedy jestem garbaty? Trzeba szarfy długiej, najcudniejszej z szarf. Zawiążę ją tak pięknie, że mnie nie poznacie. Ach, ach, szepniecie, jaki garb mnie. Trzeba szarfy długiej, najcudniejszej z szarf. Zawiążę ją tak pięknie, że mnie nie poznacie. Ach, szepniecie, jaki garb. Ale dlaczego pan wisi na krawacie? Za niewidzialne lasy koralowe, gdzie byle tylko trochę woda spadła, morskie na światło wychodzą ci babła. Jeszcze się we mnie miłość raz rozżarzy,
Mówić do siebie będziemy czasem twarz przy twarzy lub urywane prowadzić rozmowy. Bożnie od siebie odchylając głowy i bacząc pilnie z tajnym tylko drżeniem, by się wejrzenie nie zbiegło z wejrzeniem. By z powitaniem albo też w podzięce dłużej się czasem nie zetknęły ręce. Jeszcze się płomień rozpali ostatni, schwytani razem do śmiertelnej matni, złączeni, potem oddarci od siebie. W najgłębszym piekle to w najwyższym niebie, wrażeni zimnem paleniu gorącem, będziemy jeszcze w najszczytniejszej chwili. Widzę chatę. Weselną, groźną, roztańczoną, rozpolitycznioną i niedopełnioną. Widzę stół porzucony w żałobnej świec bieli i czarne oko sadu, co wgląda do chaty. I widzę, jak nadciąga długi szal Racheli, zaplątany w jabłonie, słomę, mrok, kwiaty. I to wszystko wytwarza taki dreszcz wśród gości, że dają się omotać godziną wielkości i przechodzą jak widmo w roztańczonym szumie. Z czarnej kulisy marzy na estradę sumie. Widzę ten korowód na swojskim weselu. Między nocą a świtem w półmrokach niebieskich widzę oczami ojca i przyjaciół wielu, kotarbińskich, czajkowskich, feldmanów, walewskich, którzy byli tej nocy na zamarłej sali, a potem całe życie już o tym gadali. Pisując życiorysy, wielu wśród mieszczańskich krytyków o poecie mówili, że jest blady. Ale naprawdę blady z tej wielkiej gromady był Baudelaire, może Poe, z Polaków wyspiańskich. By tamtemu głupiemu zdawało się czasem, że coś mu w sercu słodko niepotrzebnie śpiewa, że go gonią ćmy jakieś z jedwabnym hałasem i by się opędzał i martwił i gniewał, i by błądził samotnie aleją jesienną, na wpół jeszcze oparcie, na wpół nieprzytomnie, i tupiąc w suche liście malowane henną, myślał: diabli nadali, nie mogę zapomnieć. Chwyciłeś mnie za burzę włosów, mistrz ogniowy, ramionami jak powrozami przywiązałeś do serca stosu. Czczą się czary i uroki wszystkie. Ach, i znikąd pomocy. Dzień się spali na węgiel nocy. Już tamci się rozjechali, a czemu oni zostali? I tak się ciągle trzymają za ręce. Jeszcze oboje tacy młodzi, ale ona smutna i on smutny chodzi. Jakby tu mieli nie wrócić więcej. Ona już sobie ust nie maluje, on pisze listy i płacze. Wieczorem snują się koło domu, gryzą ich jakieś rozpacze. A przyjechali tacy szczęśliwi, on rano łowił ryby, ona czytała. I nagle jakby ktoś im życie pokrzywił, w sercach siejąc trwogę i hałas.
Powiedziała ciotka, ta wysoka, że się pewnie przestali kochać. Spójrzcie, schodzą ku jezioru w pochyłości. Jeśli diabeł im to zrobił na złość, ty im, Boże, serca znów zazłoć. Bo jakże dzisiaj żyć bez miłości? Całemu światu, o czemu nie wracają, gdy im urlop minął. On czasem przed nią klęknie na kolana, jakby chciał jej powiedzieć: przebacz mi, kochana. Ale milczy i łzy mu płyną. Siadasz dziś przed progiem i próżno patrzysz w wszystkie strony. Tułaczu, nisko pochylony przed swym ostatnim sędzią, Bogiem. Niecofnięta nasza próba. Jak wyjść nad klęskę i bezdroże i unieść w ręku broń cheruba, uderzać nią, gdzie zło i zguba, co nigdy zgubić nas nie może. Jak nadrzucany grat kamieni przez ślepą dłoń i sprzeniewierce odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni, że się nie ugnie i nie zmieni pęknięte piersi naszej serce. Jak wyjść nad rozpacz, wszystkie rany na ziemski czas i ruch zegara i czytać z wieków. Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Rekspatorskiej i Poezji Śpiewania śpiewanej imieniu Szymon Grytów w Kończynie Zdroju. Drodzy Państwo, 29 już turniej. Jaka jest geneza naszego turnieju? Otóż zaczynaliśmy w Połczyńskim Zamku, kiedy ten turniej powstawał. Jego formuła została rozszerzona o poezję śpiewaną i wtedy ten turniej został przeniesiony do Połczyńskiego Centrum Kultury i taki stan rzeczy trwał do 28 roku życia tegoż turnieju.
w 29 roku istnienia tego wydarzenia 10 października zostało oddane do użytku Centrum Kultury Kino Goplana, w którym Państwo w tej chwili jesteście naszymi gośćmi. I ten turniej, 29 już turniej, właśnie w naszym budynku został przygotowany i dla Państwa zorganizowany. Jurorami tegoż turnieju byli doskonali artyści. Pani Alina Czyżewska, aktorka. Pani Agnieszka Pawicz, wokalistka i aktorka teatralna. A przewodniczącym jury był pan Bronisław Wrocławski, doskonały aktor Teatru imienia Stefana Janacza w Łodzi. Także był dziekan Wydział Państwowej. Tak, teraz się zapłotałem. Pan Bronisław sam powie. O! I teatralny w Łodzi. Właśnie tak. O! Bartek, jesteś wielki. Drodzy Państwo, w Państwa imieniu chciałbym przywitać szanownych gości, którzy przybyli na dzisiejszy koncert laureatów. Otóż jest z nami pani Barbara Nowak, burmistrz Połczyna Zdroju. Nieodmiennie zawsze gościąca na naszych turniejach, z czego bardzo, ale to bardzo się cieszymy. Jest z nami także pan Mirosław Majka, starosta powiatu świdwińskiego. Jest z nami także wiceburmistrz Połczyna Zdroju, pan Mirosław Piesz. A czujnym okiem, bo pańskie oko konia tuczy, jest z nami także dyrektor Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, pan Tomasz Chmielewski. Drodzy Państwo, ja wiem, że nasi laureaci bardzo mocno czekają na werdykt, bo w końcu nasz turniej jest konkursem, w którym przyznawane są nagrody, miejsca. Dlatego też w Waszym, kochani, imieniu chciałbym zaprosić na scenę przewodniczącego jury 29 Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej w Połczynie Zdroju, pana Bronisława Wrocławskiego. Brawo, już tak długo to nie ma takich dużych braw, tak wielkich braw, które im wynagrodziłyby ten wysiłek. Im, tym dzisiaj wyróżnionym i tym wszystkim, którzy jeszcze tu zostali, tym, którzy brali udział, którym dziś jakoś inaczej się powiedziało, tym też się inaczej powiedziało, ale jako rzeczy stare powiedzenie, zawsze w tym zawodzie, tam przed chwilą rozmawiałem z panami, jest tak czy inaczej raz pod wozem, raz pod wozem. To nie może być inaczej. A nazwa naszej szkoły, jakieśmy my, młodzi byli i tak sobie gadaliśmy, to PWSF, TVTIT przerabialiśmy na coś takiego. Państwowa wytwórnia surowych fistaszków, twardych wafelków i tenis słówek. Tak, no cóż to innego może znaczyć w tym zawodzie, ale wrócę jeszcze do tych braw i nie nasycę się razem z moimi towarzyszami, kolegami, których mógłby być ojcem, wujkiem, dziadkiem, ale wolałbym być bratem i siostrą, bo na jednym wozie, tym, co to się tak i tak, to my jedziemy z nimi. Bo wielu z nich zechce, może będzie aktorami, może będą robili wiersze, będą pisać, a jeśli nawet będą robili co innego, to będą wewnętrznie artystami, będą tymi naiwnymi, szczerymi, fantastycznymi dzieciakami. Więc bijmy im brawo jeszcze przez chwilę. Państwu głowę, bo muszę potruć. Wczoraj trułem 1,5 godziny, ale dziś jestem zachwycony. Jestem przejęty, wzruszony. Panna usiądzie gdzieś, ja też tutaj przycupnę razem, bo opowiedzieć parę rzeczy muszę. A wy musicie niestety to wysłuchać. Tego. No taka to już jest robota. Ci, co wchodzą na tę scenę, uzurpują sobie prawo do wyrażania uczuć, myśli, radości, chęci, namiętności. Oni są przez to wielcy. Wielcy. Naprawdę wielcy. I to jest tak. Ci naiwniacy, naiwni, ci, nie wiem, porąbańcy, tak, szaleńcy, ale szaleńcy święci, bo to oni biorą
Ci młodzi, młodzi, bo to młodziankowie przecież wszystko. Młodziankowie w swoim dzieciństwie. Oni biorą na plecy, na karp, na swoje serca, na swoje mózgi. Biorą przecież rzecz bodaj najcenniejszą. Oto słowa napisane przez mądrali. Mądrali, którym byśmy, gdybyśmy tutaj parę mózgów do kupy wzięli, albo wszystkie nasze, to nie dalibyśmy rady. Dzwonimskiemu, Tuwimowi, Wierzyńskiemu i tym paru innym. Nie dalibyśmy rady. Mało tego, biorą na siebie trud wyrażania uczuć. Biorą na siebie trud opowieści o człowieku, o jego kondycji. Tak, prowokują czasem. Ale przecież tenże Tuwim w swoim wielkim wierszu Wiosna wywołał burzę. Był obrazoburczy. A co oni mają robić, ci biedni ludzie? Oni prowokować muszą. To jest przecież też jednym z ważnych argumentów tego zawodu. Muszą prowokować, muszą pobudzać do refleksji, oni to robią, ale pobudzają też naszą frajdę, obudzą w nas radość, uśmiech prowokują. Czyż może być coś piękniejszego, drodzy Państwo? Nie ma. Nie ma niczego piękniejszego. I te brawa im się należą, bo nic, nie wiem, co im ma wynagrodzić. My tu dzisiaj damy po parę złotych. Jak gdybym miał, to mi to rozdał, może więcej, no ale też muszę żyć z tego i zarabiać. No, to jest taki los. Nakrzyczałem się, ale musiałem to wykrzyczeć z siebie, bo jestem szczęśliwy. A że trudne są początki, bo każdy jakoś zaczyna w tej robocie. Wiecie, już nie będę się tutaj wdawał w anegdoty o dzieciach, piaskownicach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale ja sam przecież tak zaczynałem. Dziś mam łzy w oczach, bije mi serce, dykcja mi się zaraz skończy, ale muszę to opowiedzieć. No to przecież tak jest, bo któregoś dnia każdy z nich poczuł, a jak to się zaczęło i to wywołało, jak oni tutaj pięknie tak mówili ci Państwo, wszyscy Państwo, szanowni, to ja sobie przypomniałem, jak ja zacząłem. A jak zacząłem? No kurczę blade. 40 dobrych parę lat temu, już, aż żal, 28 liceum imienia Bronisława Broniewskiego, Bronisława Broniewskiego w Łodzi, na bałtach, no bo ja biedne, limfatyczne, bałckie dziecko, ten z kwiatów polskich tutaj, no, dlatego tak już ten głos mi. No i słuchajcie Państwo, no i to 68 rok, no. Bolesne czasy, w szkole furt tylko apele urządzali, żebyśmy za dużo nie łazili po ulicach, no. I te apele, a miłość mną targała okrutna do Ewy z trzeciej B, prawda, miłość do Ewy. No ale pani nauczycielka mówi, no i apel będzie i trzeba się będzie jakiego wiersza nauczyć o Władysława Brońskiego. No mówię, no Władysława Brońskiego, a ja byłem daleki od tego, interesowały mnie wszystkie inne rzeczy, poza mówienie wierszy, oczywiście, no ale ta miłość, ja nie wiem, jakiś los zrządził, czy co, no to wziąłem taki pierwszy z brzegu, który pasował moim myślom, prawda, moim natchnieniom wybujałym, tej tęsknocie, biciu serca, no i taki znalazły wiersz, on był potem, jak pomyślałem, trochę ni pri czym, jak to mówią Rosjanie, bo był o umierającym poecie na gruźlicę. ale miał znamienny tytuł Przypływ. Ja to kojarzyłem z moim przypływem miłości. No i ten apel, tam na tych ławkach siedzą wszyscy, a wiersz jest długi, kilkukartkowy, może kto pamięta, niemniej ma refren. Bo tam w tych wersach głównych to tam ten poeta umiera, a ma refren. W morze wzburzone, wspienione morze, gwiazdy spadały i nikły. Oto ci serce dzisiaj otworzę, to przypływ, miła, to przypływ. I ten przypływ, tak sobie myślałem, że to będzie, jak ja tak wyjdę, to ja tak będę do tej Ewy mówił, no to może jako zechce się tam jakoś uśmiechnąć, to mnie może za rękę złapie, do kina pójdziemy, to nie wiem, jakoś to by. No i stanąłem jak ten głupi. I z namiętnością, na jaką było mnie stać, buch, zasuwam te 6 kartek i co ten w morze wspienione, we wzburzonym morze gwiazdy spadały i nikły. Oto ci serce dzisiaj otworzę, to przypływ miła, to przypływ. I tak coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. Jak skończyłem? Zapadła na jedną, dwie sekundki cisza. Dziwna cisza, o której za chwilę.
I za chwilę brawa. Oczywiście brawa prowokowali moi koledzy, bo uznali za stosowne bić brawo, żeby ten apel trwał dłużej, żeby kolejnej lekcji nie było. Kamienia goriły. Jeszcze mało tego, zaczęli krzyczeć bis, bis. No to ja w naiwności swej, ale przecież w szczerości przeżycia, w ogromnej szczerości do tej Ewy głównie, a dalibóg nie do Władysława Broniewskiego, by mi dobrze, no mi ten Broniewski obchodził. Ale dawaj, wziąłem powietrze, bliżej niej, ona już się tam, bidaczka, kuli. Kuli się na tej czerwona, bo czuję, że do niej, a ja jeszcze raz i w morze wspienione, wzburzone morze, gwiazdy spadały i nikły, oto ci serce i tak dalej, i tak dalej. I zapadła cisza na jedną, dwie, trzy sekundki. Czyżby mnie dzisiaj już pamięć myliła, ale jakaś pani nauczycielka tak jakby się schyliła, jakby ktoś westchnął. Te trzy sekundki, tu się jakaś łezka pojawiła. Co to było? Nie wiem. Ale koledzy oczywiście zaczęli bić brawo i krzyczeć bis! Więc ja trzeci oddech jeszcze raz! Ten przypływ w te gwiazdy wpadały. I już widziałem cały kosmos tam uwalony w tym morzu kotłującym się. I już myślałem cały czas, ona się odezwie do mnie, ona tego nie wytrzyma, ona da w mordę, może ja nie wiem, co będzie. Ale przecież coś się stanie. Oczywiście nic się nie stało, bo dyrektor, który uczył niemieckiego, mądry pan, powiedział, vielen Dank, herr Wrocławski, koniec tych wygłupów. No, zabawa dla mnie skończyła. Ale, szanowni moi państwo, drodzy koledzy, przyjaciele, dziewczęta miłe, panowie, ta sekunda ciszy, ten moment, przecież nie było od razu, minął jeszcze rok, miałem być lekarzem, a coś tu się połączyło. Ja przez sekundę pomyślałem sobie, co to jest? Co to jest? W młodzieńczym takim odruchu. To jak to tak? Słowo, namiętność, burza myśli, dobrze dobrane słowa, przynajmniej w części, bo przypływ był dobry, całą resztą może nie, ale jednak ty, mówię, młody wrocławski Bronisławie, to jakoś działa. Co to jest za tajemnica? To ciekawe. I tak jak pewnie wy, moi drodzy państwo, zacząłem brać udział w konkursach recytatorskich. Dwa razy uczestniczyłem w teatrzyku szkolnym, w teatrzyku później takim osiedlowym. No i tak to się stało, że zapłonął we mnie ten ogieniek, malutki płomyczek najpierw, bo tak to się zaczyna, płomyczek, później płomień, później może i pochodnia, czego wam wszystkim serdecznie życzę, żeby was ta pochodnia się paliła i w was, i w tych, którzy siedzą dziś tam, którzy jeszcze zostali cierpliwie, bo wy po to jesteście, żeby tym innym, którzy są burmistrzami, dyrektorami, pracownikami, pani wybaczy, ale wiecie, wszystkim innym, tylko nie artystom sceny, a to wy im dajecie radość, wy im dajecie myśl, wy im dajecie refleksję, wy stawiacie pytania o człowieka, o ojczyznę, wy stawiacie pytania o ludzkość, wy pytacie i pokazujecie jak w lustrze kondycję ludzką, o której przecież wielki Blaise Pascal napisał. Jakąż chimerą jest człowiek. Toż to kloaka. Jeszcze coś, ale tu pięknie, już nie pamiętam, wszechświata. Ale ileż w nim piękna i ohydy zarazem. Także nie da się tak. No muszą mówić o różnych współczesnych problemach. Ale przecież mówią też słowa wspaniałe. Słowa wielkie. Słowem można zabić. To gorsze niż tam te tam karabiny i te tam patyki i te kije różne. Więc ja wam serdecznie, moi drodzy państwo, dziękuję. Dziękuję wam za wysiłek, dziękuję wam za trud. I wierzę w to, że będziecie się jeszcze w tym wszystkim rozwijać. Dziś wy, jutro oni. No tak to w tej robocie jest. To jury, no skromne to jury, może surowe, tak, okryjcie się, bo tu się przejdziemy, ale już będę, teraz szybciutko. Bo to jury, im przeczytam werdykt. No miało, my chcieliśmy to wpisywać, ale nie będziemy to wpisywać. Buzowały w nas pytania, wątpliwości, jak to zwykle tysiące pomysłów, a to śmo, a to tamto. A więc, dziękując panu Tomaszowi, and Consorces, wszystkim pracownikom, wspaniałego ośrodka, pani burmistrz, władzom za to, że
Czynicie coś takiego fajnego, że pozwalacie, że dotujecie, że dajecie forsę, bo chyba na to lepiej niż na tamte puby czy inne głupoty. No to chyba lepiej tutaj, bo tu jest nadzieja jakaś na przyszłość. To dziękując Państwu za wysiłek, za trud organizowania tych turniejów i z nadzieją na przyszłe ich organizowanie. Niemniej w głowach naszych powstawały takie myśli. W tym chaosie tego świata, o którym wczoraj gadałem, ten świat do znikąd zmierza, tak? Chaos, bałagan, bajzel w głowach, 17,5% nieważnych głosów. Kochani, no, to nie wiem, dojdziemy do jakiegoś idiotyzmu. To nie ma co ukrywać, są nam potrzebne jakieś zasady, reguły, pryncypia, strychulec, jak tam by kto chciał nazwać, bądź procedury. Uważam, że coraz bardziej zmierzamy do tego. Procedury. A są jakieś. No i my też tak sobie myśleliśmy raptem tylko o tym, o procedurach, być może w innych trochę kategoriach. Nie, bo to są, one są piękne, amatorzy i profesjonaliści, ale ktoś by z boku powiedział, no jak profesjonalista, to ten stary idiota, to on tam pieniądze za to bierze i tego, a oni tylko w nagrodę brawa i tam może tam na czekoladę dostaną. No, to tak. No więc nie wiem, może starsi, młodsi, może tutaj nazywaliśmy ich rekiny i szprotki, no niemniej, może od do dwudziestki, chociaż dzisiaj to nie wiadomo, bo jak się na te panny patrzy, to ja nie wiem, mają po 78 chyba niektóre. No, niektórzy tutaj, prawda, o, młodzieniaszek, nasz pan Czesław to młodzieniaszek. To wiecie, to różnie, przepraszam, ja nie mam nic złego na myśli. To wiecie, ja z wielką ciekawością oglądałem dziś ten występ. Wy jesteście zmordowani, zmęczeni. A ja czekam i patrzę sobie, czy ktoś z was w tych innych okolicznościach, że ktoś tu powie inaczej, że postawi akcent gdzie indziej, że i nie będzie w tym samym miejscu, czy u nie będzie w tym samym miejscu. A więc odejdziecie od pewnej mechaniki, bo na tym to polega. A więc może zbuntujecie się nawet wobec samego siebie, ale może zbuntujecie się wobec pana instruktora, czy pani instruktor, czy pani nauczycielki. Bo to wy jesteście najważniejsi, bo to wasza osobowość jest ważna. I takiej osobowości, takich radości różnych doszukiwało się, szanowne jury, doszukiwało się zgodności słowa z ciałem, z gestem, z ruchem, a nawet i czasem z duchem jakimś. Czy to do niej, do niego pasuje? Czy on to mówi, o właśnie, tak jak ci chcieli skamandryci, najnormalniej. Oczywiście dużo by o tym gadać, o tym zbliżaniu się do siebie, o nakładaniu na siebie, żeby z czasem może pasowało to jak doskonała z cieniutkiej skórki rękawiczka na dłoni. Ten tekst, to słowo. No, a teraz protokół, jury 19. ogólnopolskiego turnieju sztuki recytatorskiej. 9. To te nerwy wsiakie. Ślepota. No to ślepota. 19. 29 oczywiście. No przecież jasne. No. Tak. Członek imienia Skamandrytów. Jury turnieju w składzie Alina Czyżewska. Agnieszka Babicz-Stasiorowska. I niżej podpisany Bronisław Wrocławski. Wysłało 33 recytatorów i 9 wykonawców poezji śpiewanej i przyznało. Czyli było okrutne. Skąpe. Ale może to lepiej. Ja optuję na tym, że trzeba dawać grabulkę, kilo pomarańczy na początek, a potem się dorobi tak. W kategorii poezji śpiewanej w amatorskiej drużynie przyznano wyróżnienia, a liście jedno, Ewelinie Klingbeil z Koszalina. Ufundowane wyróżnienie przez browar Furman S. A. W związku, że nie widzimy przedstawiciela Burzyńskiego Browaru, proszę o wręczenie nagrody pana Tomasza Chmielewskiego, dyrektora Centrum Kultury Twórczej w Trojanie. Gratuluję. Wszystkiego do...
kategorii poezji śpiewanej w grupie professional. Przyznano. Teraz spokojnie. Nie pomylił? Dobrze. Wyróżnienia. Grupie po prostu Połczyn. Z Połczyna Zdroju. Nagroda ufundowana przez browar Furman S.A. I gratuluję. I panu Rafałowi Kowalewskiemu z Koszalina. Nagrodę drugiego stopnia przyznaliśmy Kacprowi Przybyle z Poznania. Zwrócenie nagrody, bardzo proszę pana Tomasza Kieleckiego, dyrektora Zakładu Kultury. Wszystkiego najlepsze. Dziękuję, dziękuję. I nagrodę pierwszego stopnia Paulinie Statuckiej z Szamotu. Brawo! Nagrodę wręcza pan Tomasz Kieleckiego, dyrektor Centrum Kultury. Tego nagrodę ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. To też oni tam dużo tego mają, to zresztą wzięliby z tych tam regałów, nie trochę to więcej mogli, no dobra. Dobrze. W kategorii recytacji w grupie amatorskiej przyznano wyróżnienie, które dostała pani Dorota Małek ze Świdwina. Nagrodę ufundowała firma Mentor. Pani Elżbieta i Paweł Majszak. Gratulujemy. Przepraszam. Teraz. Nagrodę trzeciego stopnia otrzymała pani Agnieszka Gryczan ze Świdwina. Nagroda ufundowana jest przez pana Stanisława Wziątka, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Gratuluję. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedną nagrodę tego stopnia otrzymuje pani Agata Węglarz z Ostrudy. Ta nagroda ufundowana jest przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wszystkiego dobrego. I nagrodę drugiego stopnia otrzymała Iga Gawiniecka z Radzieją. Nagroda ufundowana jest przez Bank Spółdzielczy z Połczyn Zdroju. I nagrodę pierwszego stopnia przyznano pani Jagodzie Kądziołek. Nagroda także ufundowana przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wręcza ją pan Tomasz Kieleckie, dyrektor. Też Zamek Książąt. Gratuluję. Gratulujemy wszystkim. Tak? I nagrody w kategorii recytacji w grupie profesjonalnej przyznano. Cofam się. Proszę się nie denerwować. Minutko. Wszystko wyjdzie na jaw. Wyróżnienia otrzymali pan Czesław Kaszubiak z Koszalin. Nagroda ufundowana przez firmę Pomerania Frucht. Właśnie, przez firmę Pomerania Frucht. Gratuluję panu. Gratuluję. Bardzo gratuluję.
Wyróżnienie otrzymuje jeszcze pani Klaudyna Lewandowska ze Świdwin. Nagrodę ufundowała firma Mentor Elżbiety i Pawła Majchrzaków. Tak, tu nie powiedziałem tego. Właśnie, przez firmę Mentor Elżbiety i Pawła Majchrzaków. I wyróżnienie jeszcze otrzymuje Maria Czaplewska z Torunia. I też tę nagrodę ufundowała firma Mentor Elżbieta i Paweł Majchrzak. Nagrodę trzeciego stopnia otrzymuje Iga Stemplewska z Koszalina. Nagrodę ufundowała firma Trailer Tech. Ale trailera nie da. Gratuluję. Trailera nie da. Wszystkiego dobrego. Mają trailer, a nie chcą dawać trailera. To byłoby dobre. Jeden trailer by nam wystarczył. Nagrodę drugiego stopnia otrzymują dwie osoby. Pan Bartosz Kowalczyk z Trawska Pomorskiego. Tę nagrodę ufundowana, ta nagroda ufundowana jest przez pana Jakuba Mączkę. Gratuluję. Taką samą drugą nagrodę otrzymuje Sylwia Witkowska ze Szczecina. Ale tę nagrodę ufundował pan Bogusław Droszcz. I nagrodę pierwszego stopnia przyznano pani Zuzannie Sapożnikow z Szamotu. Z Poznania. Źle napisane. Mówiłem, że są błędy. Nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie. O wręczenie nagrody bardzo proszę pana Mirosława Majkę, starostę powiatu świdwińskiego. Tak, to brawa, brawa dla starostwa powiatowego w Świdwinie. Brawa. I zachowajcie państwo w sercach na przyszły rok tę piękną rzecz. No to nie ma nic lepszego, naprawdę. Dziękuję panu bardzo za to. Dziękuję bardzo i pani dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Nagrodę pierwszego stopnia przyznano również Danielowi Stachule z Poznania. I tę nagrodę ufundowało Starostwo Powiatowe Świdwin. Dziękuję za wręczenie. Prosimy pana Mirosława Majkę, Starostwo Powiatu Świdwińskiego. Wszystkiego dobrego. Dalej. Nagrody specjalne. Nagrodę specjalną za ukazanie satyrycznych walorów wybranego tekstu otrzymuje pan Dawid Kasprzyk z Koszalina. Ta nagroda ufundowana jest przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Połczynie Zdrowiu. Zapraszam. Wręczenie nagrody. Gratuluję, braci. Zapraszamy. Bardzo proszę pana Tomasza Chwileckiego, dyrektora Centrum Kultury w Połczynie Zdrowia. Tak. No i przyznaliśmy jeszcze jedną nagrodę. Nagrodę burmistrza Połczyna Zdroju za najciekawszą interpretację utworu Juliana Tubieła otrzymuje pan Tadeusz Seibert z Malborka. Wręczenie nagrody. Bardzo proszę panią Barbarę Nowak. Panią burmistrza Połczyna. Dziękujemy pani. Panu się przepraszam. I pani dziękuję. Dziękuję pani również. Dziękuję. No i mówiłem, że jesteśmy skąpi. Innych nagród nie przyznaliśmy. Chowamy je do kieski na przyszły rok. Może obrodzą, będą większe. Radujemy się, pieniędzy mało.
Trzeba trochę więcej znaleźć tam władzę, muszą coś tego się tam rozepchnąć. To 5000 dla was, no. To się tam żaden kłopot. Jeszcze raz, dziękując państwu wszystkim, w imieniu jury dziękujemy bardzo państwu za wysiłek, miastu za opiekę, a wam, kochani, za to, że chcecie. Bodaj to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Wszystko państwu dziękujemy. 29. Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej w Polskim Zdroju. Tak naprawdę dobiegł już końca. Już z tego miejsca chcielibyśmy państwa zaprosić na 30. jubileuszowy. Ten, w którym będziemy obchodzić 30. Matko, już 30. urodziny tegoż turnieju. Jak państwo na pewno już sobie wyobrażają, 30. jubileuszowy turniej będzie na pewno wyjątkowy. Na pewno dla nas, ale i dla państwa także. Już z tego miejsca i w tym miejscu bardzo serdecznie państwa na ten 30. w tej chwili serdecznie zapraszamy.